Róże świętej Rity. Nabożeństwo 15 czwartków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O chwalebna święta Rito, z radosnym i wdzięcznym sercem powierzamy się Twojemu wstawiennictwu, wiedząc, że ma ono wielką moc przed tronem Boga. Ty, która żyłaś w różnych stanach życia, która znasz troski i niepokoje ludzkiego serca, która potrafiłaś kochać i przebaczać, być narzędziem pojednania i pokoju, która szłaś za Panem jako najcenniejszym dobrem, przed którym blednie wszelkie inne dobro, wyjednaj nam dar mądrości serca, która uczy podążać drogą Ewangelii. Spójrz na nasze rodziny i naszą młodzież, na ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem i samotnością, na Twoich czcicieli, którzy z ufnością Tobie się powierzają. Wyproś wszystkim łaskę Pana, męstwo i pociechę ducha, siłę w przeciwnościach i konsekwencje w działaniu, wytrwałość w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy w każdych okolicznościach mogli przed światem dawać świadectwo owocnej miłości i prawdziwego sensu życia. Aż w końcu, u kresu ziemskiej wędrówki, zostaniemy przyjęci do domu Ojca, gdzie wraz z Tobą wyśpiewywać będziemy Jego chwałę na wieki wieków. Amen. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło świętego Alfonsa Marii Liguoriego zatytułowane Rozmyślania nad siedmioma boleściami Matki Bożej. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Uwagi nad boleściami Matki Przenajświętszej. Maryja jest królową męczenników, dlatego iż jej męczeństwo było dłuższe i boleśniejsze niż każdego innego świętego męczennika. Czyjeż nie poruszyłoby się serce na opowiadanie przerażającego zdarzenia mającego miejsce niegdyś na świecie? Pewna matka rodu królewskiego i najwyższą świątobliwością jaśniejąca miała jedynego syna, najmilszego, najdoskonalszego i najświętszego ze wszystkich dzieci ludzkich, pięknego, cnotliwego, ukochanego przez matkę, której nigdy najmniejszego smutku nie był powodem, której był jedynym celem miłości i był jej szczęściem i pociechą najwyższą. Otóż pewnego razu zawistni i złośliwi ludzie oskarżyli syna tego, obwiniając go fałszywie o różne przestępstwa. Sędzia, przed którym go stawiono, aby się nie narazić oskarżającym, skazał go na śmierć najhaniebniejszą, chociaż zmuszony był uznać go za niewinnego, a nieszczęśliwa matka patrzała na okrutną mękę i śmierć swego syna najdroższego, ubiczowanego, okrytego ranami i na koniec w jej oczach, wśród najsroższych boleści i najdotkliwszych obelg, umierającego pomiędzy łotrami za różne przestępstwa razem z nim na śmierć skazanymi. W kimże by widok taki nie obudził politowania,
czyjeż serce nie podzielałoby boleści tej matki żałosnej? Lecz któż jest tą matką? Oto Maryja Przenajświętsza, a tym synem jest Jezus Zbawca nasz i nasz Odkupiciel. Niezmierne boleści, jakich doznała wówczas Przenajświętsza Panna, aby tym obfitsze zasługi swoje mogła ofiarować za nas Bogu, budzić powinny w sercu naszym przez samą wdzięczność ku niej szczególne współczucie i zlitowanie. A gdy na nic innego zdobyć się nie jesteśmy w stanie dla okazania Matce Bolesnej naszej wdzięczności, rozmyślajmy pobożnie jej niezmierne boleści, które ją uczyniły królową męczenników, gdyż dłużej cierpiała i większe poniosła cierpienia, jak wszyscy razem męczennicy. Męczeństwo Matki Przenajświętszej trwało dłużej od męczeństwa wszystkich innych męczenników. Jak Chrystus Pan nazwany jest Królem Męczenników, dlatego iż w życiu swoim więcej wycierpiał, jak wszyscy razem męczennicy, tak i Maryi Przenajświętszej słusznie należy się tytuł Królowej Męczenników, nabyty cierpieniami po cierpieniach jej Syna największymi, jakie kiedykolwiek ktoś z ludzi poniósł. Z tego to powodu pobożny pisarz Ryszard od świętego Wawrzyńca nazywa ją Męczenniczką Męczenników. I z tegoż powodu ojcowie święci do niej stosują ten ustęp z proroctwa Izajaszowego: koronując, ukoronuje cię cierpieniem. To jest, że królewską koroną Maryi są to właśnie jej cierpienia i boleści, większe od cierpień i boleści przez wszystkich męczenników razem poniesione. Nie można więc zaprzeczyć Matce Przenajświętszej tytułu i całej zasługi prawdziwego męczeństwa. Według bowiem Kartuza, Palberta, Katarinusa i wielu innych znakomitych teologów, zasługa męczeństwa nie tyle na poniesieniu w mękach śmierci zawisła, jak raczej na doznaniu cierpień mogących śmierć zadać. Tak na przykład święty Jan Ewangelista uznawany jest za męczennika, chociaż zanurzony będąc we wrzącym oleju żyć nie przestał, lecz przeciwnie, według wyrażenia brewiarza rzymskiego, jeszcze zdrowszym i silniejszym, jak był wcześniej, wyszedł z tej męki. Według świętego Tomasza, doktora anielskiego, dość jest zaprzeć się siebie samego aż do śmierci, aby chwały męczeństwa dostąpić. Męczeństwo, mówi ten święty, jest to najwyższy szczebel posłuszeństwa, a tym jest, gdy ktoś posłusznym się staje aż do gotowości poniesienia śmierci w duchu posłuszeństwa. Maryja stała się męczenniczką, mówi święty Bernard, nie od żelaza katowskiego, lecz od niezmiernej boleści jej serca. I chociaż nie dotknął ją miecz katowski, ani okrutni oprawcy krzyżujący jej Syna nie ściągnęli na nią ręki, serce jej jednakże podzielało całą mękę Zbawiciela i doznało boleści, od której nie raz, lecz tysiąc razy umrzeć powinna. Tym to sposobem nie tylko umieszczono jest w poczet męczenników, lecz wszystkich ich cierpienia trwałością swoich boleści przewyższała, gdyż całe jej przebłogosławione życie było niejako długim męczeństwem. Męka Chrystusa Pana, jak mówi święty Bernard, rozpoczęła się od chwili, gdy na świat przyszedł. Męczeństwo Maryi, we wszystkim podobne męczeństwu jej Syna, trwało podobnie przez całe jej życie. Imię Maryja
W języku hebrajskim pomiędzy różnymi alegorycznymi znaczeniami wyraża także morze goryczy. I tak, że co do słowa można do niej zastosować ten wiersz z proroctwa Jeremiaszowego. Wielkie jest jako morze skruszenie Twoje. Jak morze, którego niezmierzone wody napełnione są goryczą, tak całe życie Maryi pełne było goryczy i boleści z powodu męki Jezusa, bezustannie będącej jej na myśli. Obdarzona bowiem szczególnym darem rozumienia Pisma Świętego, najdokładniej pojmowała i do wypadków mających nastąpić stosowała wszystkie ustępy proroctw Chrystusa Pana i Jego śmierci się tyczących, jak to sama świętej Brygidzie objawiła. Więc jej męczeństwo poczęło się od chwili, gdy się jej ukazał anioł, zwiastując, iż stanie się matką Zbawiciela, mającego ponieść okrutną mękę dla zgładzenia grzechów ludzkich. Z Pisma Świętego zaś wywiedziała się o wszystkich cierpieniach, jakie spotkać miały Syna Bożego po wcieleniu się, a myśl ta była dla niej męką nieustającą. Smutek i boleść, jakiej z tego powodu doznawała Panna Przenajświętsza, wzmogły się jeszcze bardziej, gdy została Matką Zbawiciela, tak że w istocie całe jej życie stało się bezustannym męczeństwem. Przewidując przyszłą mękę Syna Twojego, mówi opat Rupertus, długie, o długie Matko Nasza poniosłaś męczeństwo. Objawienie, jakie święta Brygida miała w Rzymie, potwierdza to zdanie. W tym objawieniu widziała ta święta Matkę Bożą, a obok niej świętego Symeona, wielkiego kapłana, który jej przepowiedział, iż jej serce miecz boleści przeniknie. Widziała też anioła trzymającego w ręku długi i skrwawiony sztylet, wyobrażający boleści, którymi przepełnione było życie Przenajświętszej Panny. Wyżej przytoczony Rupertus powiada, iż Maryja następującymi wyrazami mogłaby się odezwać do dusz pobożnych. Dusze krwią Syna mojego odkupione, rozmyślając moje boleści, nie zastanawiajcie się tylko nad tą chwilą straszną, w której patrzyłam na konającego Syna mojego na krzyżu. Miecz boleści przepowiedziany mi przez Symeona wprzód jeszcze przeszył był moje serce, gdy jeszcze piersiami moimi karmiłam Syna, gdym Go na ręku nosiła. Już w myśli widziałam Go na krzyżu. A stąd miarkujcie, jakie poniosłam boleści. Maryja więc mogła w ścisłym ich znaczeniu odnieść do siebie te słowa psalmów Dawidowych. W bólu upływa me życie, a lata moje wśród jęków, i ból nigdy mnie nie opuszcza. A nawet po wniebowstąpieniu pańskim nie mniejszą boleścią przejęte było serce Maryi, jak to świętej Brygidzie objawiła. Po wniebowstąpieniu Syna mojego męka Jego zawsze mi w sercu tkwiła, i czy zajętą czymkolwiek byłam, czy posiłek brałam, wszystkie okoliczności Jego śmierci jakbym dopiero co na nie patrzała. One wszystkie obecnymi były w pamięci mojej. Stąd to, powiada Tauler, Maryja całe życie swoje spędziła w ciągłej boleści i nieustającym smutku, przepełniającym goryczą jej serce macierzyńskie. Czas kojący zwykle wszelkie żale i smutki żadnej ulgi nie przynosił Maryi. Przeciwnie, powiększał i wzmagał jeszcze jej boleści.
Wiedziała bowiem, że w miarę jak Jezus, Syn jej najdroższy, wzrastał i coraz to więcej jaśniał darami natury i łaski, tym samym coraz to przybliżała się chwila, w której patrzeć miała na okrutną Jego mękę. Jak róża wzrasta, rozwija się i zakwita pomiędzy kolcami, powiedział anioł świętej Brygidzie, tak Panna Przenajświętsza żyła na tym świecie wśród ciągłych boleści. Jak w miarę rozwijania się róży wzrastają wokoło niej i ciernie, tak i ta róża duchowna Maryja im dalej zapuszczała się w lata, tym większych boleści doznawała. Modlitwa do Boga za wstawiennictwem świętej Rity. Dziękuję Ci, Panie, za dobra, którymi raczysz nas obdarzać za sprawą naszych świętych braci, żyjących z Tobą w chwale raju. Panie, mając ufność w Twoje miłosierdzie, proszę Cię przez wstawiennictwo świętej Rity o łaskę naśladowania jej, szczególnie w miłości do Ciebie i do bliźnich, zgody na Twoją wolę oraz pobożnego rozpamiętywania męki Chrystusa, Twojego Syna. W poważnej potrzebie, która ściska mi teraz serce, w ogromnym bólu, jaki mnie dręczy, błagam Cię przez zasługi Chrystusa i przez wstawiennictwo tej drogiej świętej, byś mi dopomógł, pocieszył mnie i wysłuchał. Obejmując krzyż, obiecuję, że zawsze będę Ci wdzięczny za to, czego Ty, nieskończenie dobry, udzielasz mi dla zbawienia mojego i tych, których Ci powierzam. O chwalebna święta Rito, każdego dnia pokazujesz dobrotliwie, że to, co dla ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Siłą Twego wstawiennictwa wybłagaj mi łaski, o które pokornie Cię proszę. Najdroższa święta Rito, módl się za mną i bądź błogosławiona na wieki. Święta Moniko, módl się.
wędowniczką w sytuacjach beznadziejnych. Módl się za nami, pocieszycielko zasmuconych. Módl się za nami, obrono i ucieczko opuszczonych. Módl się za nami, wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach. Módl się za nami, przykładzie łagodności i pokory. Módl się za nami, wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia. Módl się za nami, wzorze cierpliwości i oddania się Bogu. Módl się za nami, ozdobo zakonu augustiańskiego. Módl się za nami, różo miłości. Módl się za nami, miłośnico Jezusa ukrzyżowanego. Módl się za nami, oblubienico Jezusa cierpiącego. Módl się za nami, święta litociernie z korony Chrystusa zraniona. Módl się za nami, święta litoraną na czole ozdobiona. Módl się za nami, święta lito pełna ufności, opatrzność Bożą. Módl się za nami, święta lito w pełni Bogu poświęcona. Módl się za nami, święta lito potężna orędowniczko u Jezusa. Módl się za nami, święta lito cudami przez Boga wsławiona. Módl się za nami, święta lito zawsze przez Boga wysłuchana. Módl się za nami, abyśmy wyrzekli się miłości własnej. Uproś nam, święta lito, abyśmy ćwiczyli się w pokorze. Uproś nam, święta lito, abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli. Uproś nam, święta lito, abyśmy Boga ponad wszystko kochali. Uproś nam, święta lito, abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali. Uproś nam, święta lito, abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali. Uproś nam, święta lito, abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali. Uproś nam, święta lito, abyśmy Twoje cnoty naśladowali. Uproś nam, święta lito, we wszystkich prośbach wspomagaj nas, święta lito, we wszystkich niebezpieczeństwach. Wspomagaj nas, święta lito, we wszystkich potrzebach i uciechach.
uciskach, wspomagaj nas, święta lito, w każdym smutku i przeciwności. Wspomagaj nas, święta lito, w krzyżu i cierpieniu. Wspomagaj nas, święta lito, w godzinie śmierci. Wspomagaj nas, święta lito, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Rito, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Koronka do świętej Rity. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica pierwsza. Miłość świętej Rity do Boga. Święta Rita urodziła się w bardzo wierzącej rodzinie, która nauczyła ją we wszystkim stawiać na pierwszym miejscu Pana. Prośmy świętą Ritę o pomoc, abyśmy i my stawiali Pana zawsze na pierwszym miejscu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica druga. Miłość świętej Rity do rodziny. Pierwszym miejscem, gdzie musimy wzrastać w miłości, jest nasza własna rodzina, ta konkretna, jaką każdy z nas posiada. Święta Rita bardzo czule kochała swoją rodzinę, męża i dwoje dzieci. Prośmy ją o wzmocnienie naszej miłości do osób, które Pan postawił obok nas w naszym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica trzecia. Miłość świętej Rity w przeciwnościach losu. Dla wszystkich życie jest trudne. Także dla świętej Rity nadszedł moment trudności, bólu, niezrozumienia. Zabójstwo męża w zdradziecki sposób, śmierć jeszcze młodych synów, niezrozumienie ze strony krewnych, którzy domagali się zemsty. Nigdy jednak nie przestała kochać i ufać. Za wstawiennictwem świętej Rity błagajmy Boga, abyśmy zawsze ufali Bożej opatrzności i wobec przeciwności losu nigdy się nie zniechęcali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica czwarta. Miłość świętej Rity owocuje przebaczeniem. Przebaczenie to najwyższy wymiar miłości. Tylko ten, kto potrafi kochać, umie też przebaczać. Święta Rita potrafiła przebaczyć ludziom, którzy zniszczyli jej rodzinę, właśnie dlatego, że kochała. Błagajmy Pana o siłę, aby przeważały w nas uczucia miłości i przebaczenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica piąta. Miłość świętej Rity niesie pojednanie i pokój. Przebaczenie nie służy niczemu lub nie jest kompletne, jeśli nie dochodzi do pojednania i pokoju, jeśli nie towarzyszy mu odbudowanie wzajemnych relacji na bazie braterstwa i miłości. Święta Rita uwierzyła słowu Pana i w końcu miłość wzięła górę nad nienawiścią. Prośmy świętą Ritę o wstawiennictwo, abyśmy stawali się budowniczymi pokoju i pojednania w naszym środowisku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica szósta. Miłość świętej Rity, przez którą w sposób całkowity ofiarowuje swe życie Bogu i bliźnim. Po utracie męża i synów w wieku 30 lat, święta Rita doszła do wniosku, że może jeszcze owocnie spędzić życie w służbie miłości. Poświęciła się Panu, składając śluby zakonne. Jako augustiańska mniszka kontynuowała swe charytatywne dzieło wśród ubogich i potrzebujących rodzin. Niech święta Rita wyprasza nam coraz większe zrozumienie istoty i wymagań miłości, którą jest sam Bóg. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica siódma. Miłość świętej Rity do Chrystusa ukrzyżowanego. Święta Rita w uniesieniu miłości prosiła Pana, by mogła uczestniczyć w cierpieniach Jego męki. Pan wysłuchał ją, obdarzając raną ciernia wbijającego się w czoło. Spowodowany przez to ból nosiła przez ostatnie 15 lat swego ziemskiego życia. Prośmy świętą Ritę, by miłość stała się siłą napędową naszego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Modlitwa za wstawiennictwem świętej Rity, kończąca koronkę. Święta Rito, wzorowa siostro zakonu augustiańskiego, czcimy Ciebie, dostrzegając Twoje oddanie męce pańskiej. Pomimo, że Twoja młodość była wypełniona wieloma rozczarowaniami, smutkami i nieustannymi dramatami, które przyniosło Ci życie, nigdy nie utraciłaś wiary oraz zaufania Bogu miłosiernemu. Dlatego jesteś naszą patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Dodaj nam otuchy i wspieraj tych, którzy przeżywają rozpacz i smutek. Amen.